Witam, witam, witam ponownie na moim kanale. Na kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Słuchajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To znowu ja, to znowu, znowu Was odwiedzam, znowu Was nachodzę i nie będę dzisiaj znowu sam. Nie wiem, czy Wam się podobało ostatnie nagranie, ale powiem Wam, że chyba troszeczkę mi ten kontakt z profesorem dobrze na mnie robi, bo z profesorem Dwinem, dlatego że chyba fajniej tutaj się tutaj powiem ten obraz pojechał w pewną dobrą stronę. Słuchajcie, jedną żarówkę troszeczkę zredukowałem. Chyba tutaj się było takie światło odbite, coś tutaj się dzieje z tymi różnymi lampeczkami. Też bym chciał sobie jakoś tu w końcu zrobić tak, żeby to było raz, a dobrze, profesjonalnie przygotowane, zrobione, a żeby nie było takich cyrków. Nie wiem, czy nie jest właśnie dlatego, że te wszystkie lampeczki, chociaż mają jakieś tam pseudofiltry na sobie i rozproszone światło, to jednak tutaj się błyszczy. Ten szczególnie ten fragment tego obrazu tutaj w tym na dole. Tutaj dużo idzie tego światła, tego tego i... Słuchajcie, dobrze, witam Was jeszcze raz gorąco. Zaglądajcie na mój kanał. Dla tych wszystkich, którzy zaraz mnie wyłączą, bo nie będę dla Was tak ciekawy, czy nie jestem dla Was tak ciekawy, żeby oglądać to do końca. Ale może się przekonacie i wielu z Was będzie oglądało, chociażby z samego... samej takiej przyjemności, może coś fajnego się wydarzy tutaj w odmalowaniu tego obrazu. Bo chciałem tak, moją ideą jest, żeby to wypracować sobie taką formułę, żeby to było ciekawe właśnie w takim przekazie, nie tylko dla tych, którzy malują, żeby coś tam z tego wyciągali, ale żeby tak dla wszystkich. I dlatego, moi drodzy, będę tu często zapraszał profesora, który proszę bardzo, Adam tu mi tu zrobił tutaj taką robotę, a ja tutaj muszę to poprawić, tak? I teraz najcięższa robota będzie właśnie należała do mnie. Moi drodzy, zachęcam Was do oglądania. Ten kanał będzie dlatego interesujący. Do mojego życia, do moich czasów nie było takich metod i sposobów na to, żeby do tego docierać do Was, moi drodzy, z takim przekazem. Ale tu z pomocą Adama, mojego kolegi, tu mojego Adama, ja będę chciał do Was dotrzeć i pokazać, co można z tym pędzielkiem, choć ja bardziej wolałem piórko i wiaderko węgla, piórko i węgiel, piórkiem i węglem to sobie zrobić, może bez wiaderka, ale to było bardzo, bardzo doniosłe i byłem, chociaż może dlatego, że tylko była jeden kanał w telewizji, czy dwa, no, w porywach. A tu mamy tutaj. No, ale tutaj też mamy jeden kanał Adama. Czyli możemy to oglądać tylko na tym kanale. Tylko będziecie mnie tu, moi drodzy, oglądać na kanale Adama Radzika. I bardzo, bardzo Was zachęcam do jego oglądania. Bo tu będą się działy rzeczy. Będzie mnie Adaś bardzo często zapraszał. Ja będę Wam doradzał. Słuchajcie, pan profesor bardzo będzie Was często doradzał i będzie mi pomagał, bo naprawdę z jego pomocą, wiadomo, profesorską pomocą zawsze wszystko lepiej wychodzi. Ja może będę dla Was, a Wy też będziecie z poradą profesora, bardziej będzie ten kanał, będzie ten przekaz bardziej wiarygodny. Także zapraszam. Będzie tu się działo dużo, dużo, dużo niedługo, bo będą nowości, 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 będą nowe obrazy, będą awatary duszy. A profesor, jak się będzie wypowiadał, to aż się boję, czy on mnie od heretyków nie nazwie, nie wyzwie, jak ja będę tu awatarki robił, moje kochane, ale mam nadzieję, że jakoś to się da przekonać do tego nowej idei, nawet może i profesorskim wydaniu, w przekładzie będą interesujące. Moi drodzy widzowie, nie wiem, o czym mu Adam mówi, natomiast
Ja tu będę wam doradził zawsze w tym, w czym jestem i byłem najlepszy, czyli w tym przekazywaniu emocji, którą niesie malowanie, czy rysowanie, czy w ogóle sztuka. Sztuka jako jedyna z dziedzin takiej ludzkiej działalności, w którą wplatamy emocje i te emocje właściwie decydują, emocje, wrażenia i takie nieskrępowane poczucie piękna, które jest dla nas najistotniejsze. No bo czymżeż może być obraz? Czymżeż może być obraz? Obrazem na pewno nie nakarmimy naszych żołądków. Obrazem nakarmimy nasze dusze, naszą wrażliwość wzmocnimy, czy też możemy ją spotęgować, możemy zachęcić do jakiegoś szczęśliwszego, pięknego życia, możemy odnaleźć w nim ukojenie, a niejednokrotnie radość, szczęście i taką atmosferę, jak tam pan profesor sobie życzy, może pan powiedzieć, no to niech pan się zdecyduje w końcu, czy atmosferę, czy może użyć innego słowa, tak? Po prostu do jakichś wrażeń może pan powiedzieć, tak? Dobrze, panie Adamie, w takim razie będą to wrażenia, które niesie ze sobą malowanie, malarstwo. Dlatego ja będę tutaj was zachęcał i żebyście próbowali różnych środków, różnych technik, różnych narzędzi i różnych sposobów na to, żeby to malowanie stawało się dla was czymś fantastycznym i czymś bardzo, bardzo ukochanym, co będziecie z pasją wykonywać i robić. A już o tych pomysłach, którymi tu będzie was spalać, raczył, wsłuchujcie się w jego pomysły, bo on naprawdę fajne pomysły ma. Powiedział, co wiedział. Tu. A już teraz uderzenie, proszę, moi drodzy. Cóż się tu dzieją? Kolorystyczne fajerwerki, kolorystyczna zabawa, kolorystyczna, jakby to nie nazwać, kolorystyczna, no to jest jedyne słowo, które się ciśnie, to kolorystyczna zabawa, kolorystyczne próby ujarzmienia tego płótna, które aż wibruje tym kolorem, który tym kolorem tu jest motywowane i motywowane będzie jeszcze wielokrotnie, bo znając Adama, a miałem już z okazji z nim pracować wielokrotnie, będzie on poprawiał. Mam nadzieję, że z moją pomocą zrobi to szybciej, zrobi to bezboleśnie i bez jakichś większych rozterek twórczych. Tak będę chciał, żeby to potraktować i żeby to ta praca tutaj jego w ten sposób wyglądała. No popatrzcie, jak on brudzi sobie szpachelkę. No wziął sobie szpachelkę, zabrudził zieloną farbą i teraz będzie co? No i co to zrobiłeś tą szpachelkę? Moi drodzy, nie brudźcie szpachelki zieloną farbką, bo popatrzcie, czerwona, pomarańczowa, kolor pomarańczowy na szpachelce, zielona, brudne zielony i już co trzeba zrobić? Trzeba też szmatką wytrzeć, żeby to znowu mieć czystą szpachelkę i od razu szpachelka się do was uśmiecha i możecie dalej sobie nie umalować. A ja teraz ją odłożę i będę malował małym cienkim moim pędzelkiem, którego bardzo kocham i lubię i szanuję, bo przynosi mi wiele, wiele satysfakcji w wykonywanym tutaj dziele. Macie tutaj, widzicie, tu są te plamy jeszcze, to rzuciłem znowu, że tak powiem, pojechałem ostro z tym obrazem. Bardzo tutaj są te faktycznie kontrasty widoczne i tu w tych nowych partiach fajnie to wyszło nawet. No ale żeby znowu to się nie zrobiło takie opowiadanie. No i tu ta plama na pewno do wymiany, tutaj tu fajna zabawa jest, fajny, ale to też jakby z innej bajki ten fragment, tak? Tu bym chciał to też, może te odniesienia gdzieś tutaj, powinny się gdzieś tutaj do niebieskości znaleźć. A może one tutaj, takie właśnie, te granaty powinny się tu w tych zieleniach znaleźć. Ten gdzieś kolor taki niebieski, ten błękit taki rozbielony, taki kobaltowy właściwie to jest chyba.
troszeczkę przybrudzony czymś, ale bardzo fajnie tutaj leży i w tych zestawieniach wygląda. Także na pewno ten obraz, mam nadzieję, wyprowadza na dobrą drogę i będzie fajnie się to działo. Także spróbuję teraz, pan profesor mi teraz pomoże. Mam nadzieję, że to zrobię kobalt ultramarynę i zobaczymy, czy to będzie ten kolor. Oj, Adamie, Adamie, co ty znowu tu namieszałeś? Taki kolor, coś to jest za kolor, to nie jest żaden, to jest właśnie ultramaryna, jeszcze to pogrudziłeś sobie jakimś tutaj kolorem. No teraz zaczyna się tutaj błękit pojawić. No to teraz dopiero ten błękit i tu, ale to musisz koniecznie, mój drogi, wymienić tę paletę, bo brudna paleta to jest zepsuty obraz. No to może grozić zachwianiem równowagi kolorystycznej. Brudna paleta to jest zmora od ultramarynka, ale to aż wiesz co? Aż to dobrze to wygląda, ta ultramarynka rozwinana przy tym. No troszeczkę powieliłeś tutaj. Ona tu bardzo dobrze przy tych oranżach wygląda. Tu jeszcze tutaj, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze to trafiony za to. Bardzo dobrze to trafiłeś, mój drogi. Bardzo dobrze. Kontynuuj, weź tę szpachelkę i troszeczkę tutaj jeszcze, wzbogać ten obraz tu, tak. Może tu wejdzie, złam ten podział tutaj tego, może to będzie trzeba jakoś tutaj rozstrzygnąć, czy to ja już wiem, pomogę ci teraz, Adamie, jeszcze sobie zamocz szpachelkę z cykatywce, żeby to ci to się ładnie zrobiło i ta plama tutaj ciemna, to ją zamień na coś jaśniutkiego, właśnie takiego, co tu się zdarzy w tym obrazie, to może to. No jeszcze teraz to rozjatrzyj to. No znowu zmieniłeś kolor i znowu zmieniłeś kolor. I teraz co tu będzie się działo? No będzie bardziej taki ultramarynkowy, ale to taki bardziej zdecydowany niebieski. No właśnie. I teraz tej zieleni. Czy to się tu odnajdziesz tym? To ja nie wiem. Tu może to fakturowo tak powinno tu się znaleźć. No dobra. Może być. No i jeszcze tu pomieszę i może tam poszczynę tutaj złamiesz razem z tym bieliutkiem, i tu wejdziesz taką bielią, tą jaśniutką niebieskością i całkiem ten obraz się zmieni, oblicz, popatrzcie, dwie plamy to Adam położył i proszę bardzo, tu się zaczyna dziać coś dziwnego, coś się tu dzieje, tu się troszkę rozmazało, tu się znowu odmazało, pobrudziło, fakturkę się tu zrobiła. Złamał to, zrobił tutaj znowu nową jakość i tu się znowu obraz rozjechał. Po mojej drodze, co to się będzie działo dopiero w następnym nagraniu, to dopiero zobaczycie, to ja to już nie wiem, ja już nie mam sił na niego, nie mam sobie maluję to dalej. Weź sobie ten pędzelki tu i tu wrzucę terpentynę, a tu sobie weź ten. Gdzie to masz ten cienki pędzel? No mój drogi, no ty to tu nie masz porządku w ogóle tu taki. U nas to w Lwowie to były bardzo dobre porządki. Robili tu wszyscy porządki. A ty u ciebie tutaj jakiś jest bałagan bardzo. To nie może być, ty mówisz tutaj nieład. To nie jest żaden nieład. Nie no, wygłupiam się teraz bardzo dobrze, się wygłupiać. Pan profesor troszeczkę teraz zamilknie, bo ja tutaj bardzo rzeczy bardzo sobie niesłychaną. Teraz będę tym kolorem prawie czarnym spróbuję tutaj złamać, wprowadzić nową jakość do tego obrazu, bo tu mi się ten, o czym wspominałem wcześniej, o czym w poprzednim nagraniu wspominałem, kontraście. Tak jest. I tu będzie ten kontrast właśnie. Jest to troszeczkę szerszy pędzelek. I jest mocny, sprawi czarnym granacik tu. I tu go położę. Już się tu brudzi. Słuchajcie, trochę mi się światło odbija. Chrypę dostaję. No to. A
tam dostaje chrypki, ale ja to nigdy chrypki nie będę miał, moi drodzy. Dlatego muszę mu odebrać głos i teraz ja będę tu malował. Ty tutaj się nie wtrążaj tu mi tu. Ja tutaj teraz sobie zrobię to. Ja ci pokażę, jak tutaj się robi. Tutaj za dużo szczegółów nie musisz robić. Ty weź tę szpachelkę. Weź tę szpachelkę wyczyść i namieszaj takiego ciemnego koloru i tym ciemnym kolorem tu zrób całą płaszczyznę, a nie ty tak się bawisz tym ciemnym kolorem i w ogóle tam kolor to kolor, ciemny to ciemny, no. Czy ciemny czy jasny, to trzeba ciemnym czy jasnym malować, no nie tylko jasnym, ciemny też może być, tak? O, no to co jakiś ci fiolet teraz wychodzi, to niepoważny jest chyba, no ty może to takie ciemne to zrobić, ale to jeszcze tej zieleni namieszaj sobie, to dołóż sobie tej zieleni. O, tu masz taką jasniejszą zieloną, to sobie tu namieszaj tej zieleni i sobie zrób taki kolor, co by ci tu odpowiadał, nie to tam znowu namieszasz takie byle co, później będziesz miał. To jak u... Już to koniecznie musisz tą paletę wymienić, bo to u nas to się nie mogło, tak nie malowało w ten sposób. To co ty masz, to namieszasz sobie taki kolor, takiego jakiegoś brudu. To w ogóle to nie powinno się to... No zobaczymy, co ty namodzisz to. Namodził i co? To tak jak temu kudowcipie tam. Pan hrabia prosił i co? I wyprosił, no. I ty też tak to tak namodzisz, to zaprosisz. I to będziesz to prosił tym kolorem tu, czy co? Ty co? Co ty mi to opowiadasz? Tam cicho być. Nie no, panie profesor, tutaj teraz pojechałem, już w ogóle tutaj zmieniłem kompozycję i w ogóle to nie jest chyba dobre. Ten kolor trzeba tu płaszczyznowo potraktować, nie tak jak mi pan tutaj radzi, żeby to jakieś tu robić kolejne zabawy, jakieś płaszczyzny i kształty. To trzeba jakoś zrównoważyć to, o, ten kolor to też rozetrzeć, bo tutaj są jakieś, też się robią dziwne rzeczy. I tutaj się robią dziwne rzeczy. Nie, Adam, musisz to odstawić i wziąć się za robotę. Dobra, wezmę ten. Muszę tutaj przyciemnić z tej strony. Nie, to już teraz to już. Tak szukasz po prostu dziury w tak. Szukasz po prostu tego, żeby to chyba spitolić ten obrazek. Tak fajnie było, fajnie się działo, a teraz. Zacznijcie mówić, tak to słuchajcie, moi drodzy, to tak jest właśnie przy malowaniu, kiedy nie wiesz, o, masz, kończysz prawie nagranko, kończysz malowanko, paleta prawie cała zabrudzona i teraz nie wiesz gdzie co, już takie silenie się na to, żeby położyć ten kolor, żeby wykorzystać farby. I to możesz sobie tym sposobem zepsuć obraz. No ale możesz tam też sobie wybrnąć z tego jakoś. Nie wiem, już na razie to zostawię, bardzo się to błyszczy. Co pan profesor o tym sądzi? No ja bym tu jeszcze troszeczkę podpicował, to podmalował, bo tutaj to jeszcze się zrobiły taka zupa. Tym kolor bym tutaj, tu bardzo fajnie też żywe. Ty musisz wyczyścić paletę. Podstawowa kolory, podstawowa rzecz w malowaniu obrazów farbami olejnymi, szczególnie olejnymi. Jak ty nie będziesz często jedna z drugą, czy jeden z drugą zmienił palety, to będą takie się rzeczy działy, moi drodzy. To będzie się działo tak, że będzie się bardzo brudziło. Już nie mówiąc, już to jest niedopuszczalne, żeby w ten sposób tak szpachelka wyglądała. Szpachelka malarska nie może w ten sposób wyglądać, to już po prostu jest karygodne. No. Musisz zawsze dbać o czystość. Czystość palety. Im paleta. Jaka paleta, taki obraz. Jak ty masz tutaj taki, no popatrzcie, moi drodzy, popatrzcie jak ta paleta wygląda. No popatrzcie co ci się porozcierał. Same brudy, cała czarna, tutaj to trochę czerwono pomarańczowego. Tu co, jak żółty to już po prostu brudzi, no. Ten żółty to już jest brud. Jak tu wyciśniesz żółtą farbę, to zaraz ją wybrudzisz. Tu wyciśniesz gdzieś co, pomarańczową, tu już masz zieloną dookoła, tu już wybrudzisz zieloną. To co to będzie? To będzie taka zieleń, to już do niczego nie będzie podobne. Tu na pomarańczowym to co to jest? Wyciśniesz. Ale możesz zrobić jeden widzu, mój drogi. Możemy zrobić, teraz ja wam pokażę coś w następnych nagraniach. Jak mnie Adam zaprosi, to on wam pokaże. Na przykład takie palety, można sobie zrobić piękny obraz
Ona trochę odstawiona, ona troszeczkę przeschnie ci troszeczkę, może to na kali refer postawić, albo może trochę podmuchać się, albo po. Nie, to nie możesz tak, nie rób, tylko tak. I to możesz sobie oprawić rameczkę, będzie fajny obrazek, tylko tu podmalować tu parę tych kreseczek i już będzie fajny obrazek. A to co, to będziesz tam taką tekturka, to ta tekturka. I z drugiej strony też poskłodził, proszę bardzo, co to jest? No. Nie, słuchajcie, moi drodzy, zaraz wygłupię wygłupami, ale trzeba dbać o te palety, trzeba to czyścić, trzeba na takich zasadach. To już po prostu się nadaje do wywalenia. Ten pomarańczowy jeszcze, może to wykorzystam, już zdążę gdzieś, no, tu prawie taki czyściutki jest, gdzieś fakturowo tak bardzo grubo tutaj, bo o, gdzieś tu położę sobie, o, i tu rozetrę, bardzo fajny taki ciepły, ostry, bardzo kolor, no, od razu mi się fajnie zrobił i dał asumpt tam początek temu, że ten kolor w następnym nagraniu tu sobie położę, o, ognisty, i tu będzie gdzieś przechodził, aż tu gdzieś go wygubię w tym. I będzie tutaj te parę jeszcze, no tutaj takich parę takich uderzeń z tym i są na tej zieleni, będzie fajnie. Także to bardzo fajnie, jeśli kolorystycznie zrobił. Tu troszeczkę tam podrasuję, ale nie lewa ręka.